przełomowa decyzja na to. Zamieszanie z Czarnkiem. Jest petycja w sprawie Piaseckiego. A na koniec rozmowa o Bogu zamiast języka polskiego. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy te tematy, które Wam przed chwilą przedstawiłem, jest jeden bardzo ważny, bardzo istotny z dosłownie ostatniej chwili. Jak się okazuje, co możemy przeczytać chociażby w serwisie Wprost Biznes, ale wiele innych serwisów także się o tym rozpisuje, również te należące, czy też popierające skład rządowy, czyli TVP, czy Do Rzeczy, piszą tak: Ukraińcy tracą 500+. Powód jest jeden. Co piąty ukraiński uchodźca, który otrzymywał w Polsce 500+ na dziecko, stracił do niego prawo, informuje Manny.pl, powołując się na ZUS. Powodem są wyjazdy z naszego kraju na okres dłuższy niż 30 dni. Bo to właśnie działało do tej pory tak, że jeśli wyjechałeś na 29 dni i wróciłeś do domu, no to mogłeś faktycznie w dalszym ciągu pobierać 500+. I wielu Ukraińców sobie w ten sposób robiło te wyjazdy, o czym alarmowaliśmy, kontaktując się chociażby z radnymi przygranicznych miast, którzy alarmowali o tej sytuacji dużo wcześniej. Pisali nawet interpelacje swoje do rządu, swoje pisma do rządu, które miały pobudzić ich do jakiegokolwiek działania, aczkolwiek nie mieli do tego mocy sprawczej i w dalszym ciągu musieli wypłacać te pieniądze jako budżet państwa. Znaczy musieli budżet miasta, musieli przyjmować te wnioski, no i normalnie procedować, tak jak w każdym innym wypadku, mimo tego, że widzieli te nadużycia, widzieli to, że chociażby ukraińscy cyganie nadużywają naszych środków, które dajemy im po prostu z dobroci serca, bo chcielibyśmy pomóc ludziom w potrzebie, a niekoniecznie ludzie w potrzebie to robią. Stworzyły się wręcz, przynajmniej według polityków, z którymi rozmawialiśmy wcześniej, i macie na ten temat nagrania już przed wielu miesięcy, bo naprawdę wiele miesięcy temu o tym mówiliśmy, a dopiero teraz rząd otwiera oczy na problem, no to były już wtedy przypuszczenia, że są to zorganizowane grupy, które działają na Ukrainie w ten sposób, że ściągają jak największą ilość tych matek z dziećmi, przeprowadzają je przez granicę, wypełniają wnioski i od razu wracają. I później tylko rotują to, co te mniej niż 30 dni, żeby nie utracić tych pieniędzy. I to są zorganizowane szajki ludzi, którzy później prawdopodobnie odbierają im te pieniądze. Niestety na tamten moment oczywiście byliśmy okrzykiwani ruskimi trollami, że chcemy tylko skłócić naród. Otóż nie. Tu chodzi o to, żeby przedstawiać informacje realnie, rzetelnie, tak jak one faktycznie mają miejsce. No i teraz dopiero po tylu miesiącach ZUS również otworzył oczy i zaczęły się kontrole. W wyniku podjętych działań na 440 tysięcy przyznanych świadczeń wychowawczych 500+ na okres świadczeniowy 2022-2023 i 18 tysięcy rodzinnych kapitałów opiekuńczych przyznanych obywatelom Ukrainy wstrzymaliśmy wypłatę świadczeń dla ponad 80 tysięcy obywateli Ukrainy z uwagi na nieprzebywanie w Polsce. 80 tysięcy obywateli Ukrainy, czyli matek z dziećmi. Tych dzieci mogło być dwójka, trójka, mogła być czwórka, więc to również się zwielokrotnia. Jak przypomina Manny.pl, w czerwcu zmieniły się warunki udzielania świadczeń dla uchodźców z Ukrainy. Chodzi nie tylko o 500+, ale też rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli świadczenie w wysokości 12 tysięcy złotych, które przyznawane jest na drugie i kolejne dziecko. Wprowadzane zmiany zakładają, że osoby, które opuszczą Polskę na okres dłuższy niż 30 dni, tracą prawo do świadczeń. I teraz dopiero ZUS zaczął masowo wzywać uchodźców do swoich oddziałów, dając im 3 dni na stawienie się i wyjaśnienie, gdzie mieszkają. Jeśli w wyznaczonym terminie osoby nie pojawiły się, wówczas traciły prawo do świadczeń. Czyli wiecie, jeśli pobrały świadczenie i od razu wyjechały sobie na Ukrainę, niekoniecznie odbiorą to pismo. Jeśli by faktycznie były u nas i tutaj mieszkały, no bo przecież wyjechały nie wypoczynkowo czy poświadczenie, tylko bojąc się wojny, więc nie powinny chyba tam przebywać 29 dni w miesiącu, a jeden dzień tylko do nas przyjeżdżać i brać świadczenia, bo tu chyba nie o to chodzi, nie? My bierzemy ludzi tutaj dlatego, że się boją wojny, a nie dlatego, że sobie przejechali i biorą świadczenia. Tu nie o to chodzi. Jeśli się nie boją tej wojny i u nich konflikt nie jest na tyle duży, żeby faktycznie musieli uciekać ze swojego kraju, to nie dajemy, nie powinniśmy dawać wtedy tych pieniędzy od tak. Więc dali im te 3 dni, no i jeśli faktycznie mieszkają, a wiadomo, jakie są problemy teraz na granicy, w 3 dni często nie da rady tak po prostu zorganizować sobie podróży do Polski, no to wtedy te świadczenia tracą. Już nie wspominając o tym, że przecież niekoniecznie odbierzecie pismo z ZUS-u. Także wreszcie jakieś rozwiązanie się pojawiło. Patrzcie, jaka to jest w ogóle skala. Już teraz odebrano 80 tysiącom świadczeniobiorców. Ciekawe, jak to będzie dalej. W każdym razie my alarmowaliśmy już chyba pół roku temu. No cóż, lepiej późno niż wcale. Pierwszy temat.
I drugi pan komandor, tym razem z trochę dalekich krajów w tym momencie, porucznik Oskar Draus, w tej chwili natowskie centrum morskiego. Węgierski rząd popiera członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO i przedłuży dokumenty ratyfikacyjne Zgromadzeniu Narodowemu, powiedział George Ligulias, szef kancelarii Viktora Orbana. George Ligulias był pytany przez dziennikarzy o przeciągającą się ratyfikację przez Węgrów. Jak zapewnił, rozszerzenie NATO powinno być zatwierdzone przez Budapeszt do połowy grudnia. Zapytany przez dziennikarzy, czy NATO wzmocni się po dołączeniu Finlandii i Szwecji, Gulias odpowiedział, że ma taką nadzieję. Dodał, że można dyskutować, czy ekspansja leży w interesie bezpieczeństwa narodowego Węgier, ale według doniesień nie ma to obecnie znaczenia. Węgry i Turcja są jedynymi krajami NATO, które jeszcze nie ratyfikowały przystąpienia Szwecji i Finlandii do sojuszu. Procesu, który rozpoczął się wkrótce po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym. O decyzji polityków poinformował na Facebooku współprzewodniczący opozycyjnej węgierskiej partii socjalistycznej Bertland Hoch. Jest to niezrozumiała i nieuzasadniona decyzja, biorąc pod uwagę, że Finlandia i Szwecja są oddanymi partnerami NATO. Od 1994 roku uczestniczą w programie Partnerstwa dla Pokoju, a także odgrywały i odgrywają aktywną rolę w przeszłych i obecnych operacjach wsparcia pokoju prowadzonych przez NATO. Na przykład w Afganistanie, w Kosowie i Iraku, napisał Hoch. Sterowany również wszelkiego rodzaju manewry jednostek, które już po zamontowaniu czy po złożeniu tego rurociągu mogły tam. Warto tu zaznaczyć, że na początku października posłowie rządzącej na Węgrzech koalicji Fidesz-KDNP nie poparli wniosku o przeprowadzenie przez parlament debaty i poddanie pod głosowanie przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Także to już było oczywiste wcześniej. Jeżeli chodzi o tę sytuację, to Turcja nie chce przyłączenia Szwecji do NATO, bo jak uważa sam Erdogan, Szwecja bowiem, jak oskarża ją Turcja, ma ciągle wspierać organizacje uznawane przez Ankarę za terrorystyczne, głównie kurdyjskie. No i to jest konflikt natury politycznej, że oni chcą uzyskać po prostu coś dla siebie w zamian za poparcie ich przyjęcia do NATO. No to już dodam tylko jako ciekawostkę bardziej. W kwestii NATO, to po nadzwyczajnym szczycie NATO 24 lutego sojusz zdecydował o utworzeniu 4 nowych grup bojowych na południowo-wschodniej Europie. Tworzone grupy będą stacjonować w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech i Słowacji. Także mamy naprawdę bardzo zaognioną sytuację. Dodatkowo NATO zwiększa ochronę strategicznej infrastruktury morskiej. Także jak możecie zauważyć, NATO wciąż działa, a co do sytuacji ze Szwecją i Finlandią, nie można się doszukać w internecie, z czego konkretnie wynika wstrzymywanie się tych państw, a zwłaszcza Węgrów, co do przyjęcia tej decyzji jako pozytywną. Teoretycznie są oni po prostu zbyt zależni od Rosji, a Rosja nie chce poszerzania NATO i mogłaby odciągnąć ich na przykład od surowców na zimę, kiedy Węgry są chyba w najgorszej sytuacji pod tym względem w Europie. Jeśli chodzi o Turcję, to jest gra z pewnością polityczna, żeby najpierw te kraje spełniły ich żądania, no bo wreszcie mają to, na co czekały od naprawdę długiego czasu. Lecimy dalej. Opozycji oraz przedstawicieli środowisk oświatowych. Konferencję zwołaliśmy dlatego, że on wrócił. Wrócił projekt. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek pojawił się niedawno w Gorzyczkach, w których odwiedził zespół szkolno-przedszkolny. Jego wizyta nie spodobała się jednak niektórym mieszkańcom, którzy przyszli pod placówkę, a wyraz swojemu niezadowoleniu dali za pośrednictwem transparentów i okrzyków. Minister szybko im odpowiedział. Gdy po spotkaniu w szkole Przemysław Czarnek opuszczał placówkę, szybko dogonili go protestujący. Skandowali Czarnek out oraz Wolna Szkoła, a nie Wyzenianiowa. Na kartonach mieli napisy takie jak Czarnkowa Szkoła Tępaków Wychowa, czy witamy ministra ciemnoty narodowej. Minister Czarnek nie przyszedł obojętnie obok protestujących. Zwrócił się bezpośrednio do jednej z kobiet, która stała z transparentem i krzyczała. Nie jest pani wstyd przed dziećmi tej szkoły? Zapytał minister. Jak panu nie wstyd? Pan przychodzi do naszej śląskiej szkoły, odpowiedziała szybko jedna z protestujących. Skąd w pani tyle agresji? Ja za państwa też się będę modlić. Wszystkiego najlepszego, dodał na koniec Przemysław Czarnek i poszedł dalej. Nie chcemy, żeby pan się za nas modlił. My chcemy mieć spokój dla modłów, krzyczeli protestujący. Usłyszał od nas parę słów prawdy.
prawdy, zabolało go. Nie podobało mu się to, co napisaliśmy na kartonach i to, co krzyczeliśmy. Coś tam próbował mówić, że agresywnie krzyczę i że mam się lepiej mu pomodlić. Wszystko oczywiście w 15 sekund, bo zwiał zaraz do auta. Wszyscy inni dziękowali, kibicowali, przyklaskiwali, obfotografowali się z naszymi wymalowanymi kartonami. I to było piękne. Mówiła w rozmowie z Gazetą Wyborczą Zofia Bornikowska, działaczka społeczna, do której podczas protestu zwrócił się minister Czarnek. Boi się dialogu, boi się krytyki, boi się środowisk oświatowych. Zabawne, co? Tutaj od razu nasuwa się myśl z ostatnim zachowaniem Kaczyńskiego, który został zaatakowany przez protestujących przeciwko rządom PiSu przy cmentarzu, na którym leżą ofiary smoleńskie. Ale Czarnek był w robocie, a nie na cmentarzu, więc no, chyba można. Prawda jest taka, że każdy człowiek ma prawo do strajkowania, więc jeżeli tylko komuś się nie podobają decyzje Czarnka, to nie ma też żadnego powodu do niewprowadzania właśnie takich działań, jak zostały opisane w tym konkretnym artykule, którego przed chwilą mogliście wysłuchać. Ludzie będą wkurzeni, póki Przemysław Czarnek nie zmieni swojego stanowiska, swojego podejścia co do właśnie nauczycieli, którzy teraz mają te konkretne roszczenia, za który to przecież Czarnek jest odpowiedzialny, to jest naturalne. A nie robi za bardzo dużo w celu uspokojenia ich i wysłuchania, czy reform szkolniczych, jakie zaczyna wprowadzać. To się po prostu tym nauczycielom nie podoba. Aczkolwiek byliśmy na strajku, tym obozie nauczycieli, czy jak to tam było pod Ministerstwem Edukacji, było tam zaledwie kilkanaście osób. To nie jest tak, jak rozdmuchują to media, że to w ogóle wszyscy nauczyciele się z tym nie zgadzają. No nie za bardzo. Przemysław Czarnek próbuje po cichu całkowicie zaorać edukację domową. Ocenił w sobotę prezes partii Korwin Sławomir Mentzen. Proszę nie wprowadzać w błąd. Prace trwają, system trzeba uszczelnić, nic więcej. Stwierdził w reakcji na jego słowa minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak możecie zauważyć, to nie tylko tym zwykłym ludziom nie podobają się działania ministra edukacji, ale i osoby publiczne, polityczne coraz częściej też zaczynają się w tej kwestii właśnie wypowiadać. Prezydent Poznania chociażby mówi tak. Jaśkowiak o ministrze Czarnku podczas rozmowy z Polsat News powiedział, że Rymanowski zaproponował prezydentowi starcie z ministrem edukacji i nauki na ringu lub w studiu telewizyjnym. Na ringu urwałbym mu głowę. Widać, jaki on jest gruby i utyty. Naprawdę, panie Czarnek, jak pan chce, w każdej chwili mogę przyjechać do Warszawy. Na ile rund będzie pan chciał? Mam 59 lat, jestem od pana znacznie starszy i mogę się z panem założyć, że nie jest pan w stanie wytrzymać. No, nie wiem, czy takie zachowania ze strony prezydenta miasta przystoją i czy powinien, czy tego nie można odebrać jako groźby karalne, bo przecież chciał mu urwać głowę, a co to takiego może oznaczać? No i nie wiem, czy w ten sposób w ogóle powinno się rozwiązywać jakiekolwiek spory. No ale cóż, taki mamy poziom debaty publicznej w naszym kraju niestety. Dodam, że na antenie nie tylko wypowiadał się na temat ministra Czarnka, ale i o chociażby Trzaskowskim, któremu również wtedy sugerował, co ten mógłby zrobić, aby nie tracić, a zarabiać po decyzjach PiSu dotyczących samorządu. Dajcie koniecznie znać, co Wy sądzicie o tej sytuacji, czy chcielibyście zobaczyć takie starcie, taki Sejm MMA, bo już przecież mamy Fame MMA, to dlaczego nie zrobić czegoś takiego? I dać wreszcie tym chłopakom i paniom z polityki zarobić uczciwie. Następny temat. Konrad Piasecki w rozmowie z panią poseł Izabelą Leszczyną zapytał ją, czy opozycja nie powinna... Totalni wśród totalnych, radykalne skrzydło silnych razem chce odwołanie Piaseckiego z TVN24. Powstała nawet petycja. Pytanie Konrada Piaseckiego do Izabeli Leszczyny z PO wywołało na tyle duże oburzenie widzów TVN24, że jeden z nich zdecydował się wystosować petycję do redaktora naczelnego TVN24 o usunięcie dziennikarza z telewizji. Zwolennicy opozycji wciąż nie potrafią wybaczyć Konradowi Piaseckiemu pytania, które padło podczas rozmowy z Izabelą Leszczyną, który w kontekście KPO zasugerował, że opozycja powinna pomóc w uzyskaniu środków dla Polski w związku z kryzysem. Spotkał się z falą hejtu na Twitterze ze strony użytkowników spod znaku Silni Razem. W kierunku Piaseckiego pojawiły się m.in. zarzuty, że jest członkiem PiSu, ponieważ zdecydował się na takie pytanie. Wśród użytkowników Twittera popierających platformę swoją pogardą dla PiSu i niechęcią wobec Konrada Piaseckiego po nieprawomyślnym pytaniu postanowił wybić się były kandydat PO do Sejmu Andrzej Bratkowski. Wystosował petycję do redaktora naczelnego TVN24
24 Michała Samula, której domaga się odsunięcia redaktora Piaseckiego od prowadzenia jakichkolwiek programów na antenie TVN24. Autor petycji oczekuje również wyraźnej deklaracji, że nie ma takiej kwoty pieniędzy, która usprawiedliwiłaby przekłamywanie oka na łamanie praworządności i przeproszenie widzów, że wypowiedzi redaktora Piaseckiego coś takiego sugerowały. Petycja Andrzeja S. Bratkowskiego nie spotkała się jednak z dużym zainteresowaniem. W ciągu 3 dni podpisały ją 524 osoby w chwili pisania tekstu. Śmiało można stwierdzić, że internet spod znaku Silni Razem atakujący dziennikarze TVN24 za sprzyjanie PiS-owi to już prawdziwe kuriozum. Zaślepieni nienawiścią do partii rządzącej stali się już totalnymi wśród totalnych. To nie jest to żadna demokracja, to jest fikcja. Ciągle się teraz mówi o zwolennikach kogoś, czy to Kaczyńskiego, czy to Kurskiego, czy Morawieckiego, no i tak można bardzo dużo długo wymieniać. Ale powtórzę tylko, że jest to kwestia zbliżających się wyborów. Dlatego właśnie, jeżeli media zaczynają mówić o polityce, to się szczególnie teraz narażają. W tym przypadku to nie pierwszy raz, kiedy sympatycy opozycji, w tym wypadku głównie właśnie Platformy Obywatelskiej zarządzanej przez Tuska, ostro zaatakowali dziennikarza. Trzeba w zasadzie przyznać, że zdarza się to niestety dosyć często. Najczęściej, gdy zdaniem wyborców Platformy dziennikarz ze stacji na Wiertniczej niewystarczająco mocno dociskał polityka Zjednoczonej Prawicy. Ale to samo działa się właśnie w przypadku redaktora Konrada Piaseckiego, że krytykowane są nieodpowiednie osoby i pytania zadawane politykom opozycji są niestosowne. I tutaj trzeba podkreślić, że najaktywniejsze w krytyce są wtedy zazwyczaj osoby zgrupowane pod hashtagiem tak zwanym Silni Razem. I to właśnie nawiązuje do wcześniejszego tematu z poprzednich newsów odnośnie postawy polityków wobec wolnego sądownictwa, chociażby o czym mówiłem już wcześniej. Piasecki chciał czy nie chciał swoim pytaniem, a Leszczyna swoją odpowiedzią, włożyli więc taki właśnie wszystko, co mogli w plan Platformy Obywatelskiej. No i stąd ta krytyka. Zwolnić go pewnie nie zwolnią, ale już gdzieś się w kartach zapisze, że media nie są wolne, bo przecież Piasecki podporządkowuje się rządom. No cóż, następny temat. Typu, dopóki mieszkasz pod moim dachem, to będziesz robił to, co ci rozkazuję. Kiedy pada takie zdanie, dzieje się bardzo zła rzecz. Rodzinna komórka... Rozmowa o Bogu zamiast języka polskiego. Uczeń napisał, co działo się na lekcji. Do nietypowego zdarzenia doszło w jednym z pułtuskich liceów. Szkoła zorganizowała uczniom spotkanie z byłym gangsterem, Pawłem Cwynarem, który jak sam twierdzi, został nawrócony przez Boga. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, iż wysłuchanie historii było obowiązkowe i odbywało się w czasie innych zajęć. O całej sprawie zrobiło się głośno, kiedy jeden z uczniów, tegoroczny maturzysta, udostępnił na Twitterze swoją opinię. Do spotkania z Pawłem Cwynarem doszło w miniony poniedziałek. Uczniowie z pułtuskiego liceum mieli obowiązek wziąć w nim udział. Wszystko oczywiście odbywało się w czasie szkolnych zajęć, co nie spodobało się jednemu z uczniów. Dziś zamiast siedzieć na lekcji języka polskiego, przygotowując się do matury, musiałem przyjść na spotkanie z osobą, która ma opowiadać o swoim nawróceniu się i miłości do Boga. Brak obecności na spotkaniu równał się brakiem obecności na lekcji. Czy to jest normalne? Napisał w poście na Twitterze Kacper Piętka, tegoroczny maturzysta z pułtuskiego liceum. Jak podaje portal vibes.pl, o planach spotkania z gangsterem nie zostali poinformowani uczniowie, ani tym bardziej rodzice. Na Facebooku strony szkoły pojawiła się jedynie lakoniczna informacja o zmianie w planie lekcji. Okazuje się, że zupełnie inny pogląd na całą sprawę ma dyrekcja pułtuskiego liceum. Dyrektorka szkoły Anna Majewska potwierdziła, że spotkanie z Cwyranem odbyło się i było obowiązkowe dla wszystkich tych, którzy w tym czasie przebywali w szkole. Dyrektorka szkoły jest również zdania, że w czasie trwania spotkania nie było mowy o żadnej indoktrynacji religijnej. Zostały poruszone różne tematy, które mogą ciekawić młode pokolenie, takie jak używki, alkohol czy przestępczość. Poruszony był też temat relacji i rodziny. Pan Cwyran dużo mówił o swojej rodzinie, o tym, jak ważną rolę odgrywa w życiu młodego człowieka. Zdał sobie z tego sprawę jednak później. Opowiadał, jak zszedł na złą drogę, o skutkach takiego wyboru, a także o tym, że w jego życiu pojawił się Bóg, twierdzi Majewska, której słowa cytuje vibes.pl. Jeśli dziecko wzywa do dyskusji, a rodzic odbija piłeczkę i pacyfikuje dyskusję, to nie będzie w oczach swojej pociechy kimś wartym uwagi. No i jak to skomentować? Nie wiem, czy wy chcielibyście się z byłym kryminalistą spotkać zamiast iść na język polski, czy to spotkania szkolne, czy... A w Polsce jest taka tendencja, że się jednak za wszystkie takie podniesienia z ziemi dziękuję Bogu. Nic zresztą dziwnego, bo mieszkamy jednak w katolickim państwie, ale to powinien być zgodnie z konstytucją wybór, czy chce się słuchać o tym,
i w co chce się wierzyć, bo inaczej jest to po prostu odbieranie wolności obywatelom, co zresztą lubią robić z nami rządy, czego przykładem może być zakaz wychodzenia z domów podczas pandemii, nielegalny, bez wprowadzenia stanu wyjątkowego, który by na to mógł pozwolić. Ale jako ciekawostkę dodam Wam tylko, że w czasach, gdy sporo ludzi odwraca się od kościoła z powodu skandali pedofilskich i nadużyć władzy w tej instytucji, w Polsce działa grupa świeckich duchownych katolików, która postuluje konkretną reformę ich wspólnoty. Potrafią być mocno krytyczni wobec księży i biskupów, ale wykonują sporo pozytywistycznej pracy, m.in. organizując spotkania dla ludzi wykluczonych i zranionych przez Kościół. W weekend organizują duże, otwarte dla wszystkich forum. Nie brakuje na nim tematów, które mogą budzić emocje. No, także o tym pisał akurat portal Onet, czyli antykościelny. No, więc wnioski wyciągnijcie sami. Teraz musimy poczekać tylko na ludzi, którzy założą taką organizację, tylko wycelowaną konkretnie w rząd. Nieważne jaki, bo każdy działa na niekorzyść Polaków. Ale czekajcie, jak to się nazywa? Nacjonalizm? Trzymajcie się ciepło. Gaz do dechy, seks bez przerwy na oddechy. Słońce, palmy, pusta droga, duże felgi. Zimne lechy, ona szampan, dzięki z lodem. Znów zamawiam, nie odmawiam, znowu w trasę z samochodem. Gaz do dechy, włosy bruną nam na wietrze. Słońce, palmy, pniemy nie, tą przestrzeń od zachodu.